Halo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie, a dzisiaj porozmawiamy sobie na temat shotgunów po raz kolejny. Słuchajcie, pod wczorajszym filmikiem z opisem zmian tych shotgunów zostawiliście w ankiecie ponad 70% głosujących głosowała, że nie podoba im się zmiana, co nie? Co było naprawdę mega wynikiem i nie spodziewałem się. Myślałem, że zdania będą podzielone. Widziałem, że są w komentarzach podzielone, ale w ankiecie zdecydowanie większości się to nie podobało. Także słuchajcie, ja chciałbym teraz sobie pogadać. W tym momencie wyświetla się wam ankieta, w której będziecie głosować, znaczy możecie zagłosować, jaki shotgun jest aktualnie waszym zdaniem najlepszy, ok? Pozwólcie, że ja na razie się jeszcze nie będę na ten temat wypowiadał, ponieważ chciałbym, żebyście nie zmieniali swojej decyzji pod wpływem mojego głosu, ok? Po prostu kliknijcie w to, co uważacie i potem nie zmieniajcie decyzji. To dla mnie bardzo ważne, bo chciałbym ocenić, co myślicie aktualnie. Jako iż już tutaj nic nie ma, mogę zacząć mówić. Słuchajcie, moim zdaniem aktualnie najlepszym shotgunem definitywnie jest Heavy Shotgun. Nie dostał żadnych zmian, a był już i tak, wydaje mi się, bardzo dobry. Co powoduje, że jest aktualnie zdecydowanie najlepszy i tak jak na klasę przystało, wiecie, w sensie coś jest legendarne, to ma być lepsze z założenia, co nie? A Heavy Shotgun nie był lepszy, także teraz jest lepszy i wydaje mi się, że jest to super rozwiązanie. Ale przejdźmy dalej, słuchajcie, co jest następne? Moim zdaniem pompa taktyczna i dopiero potem strzelba pompka, tylko chciałbym tutaj zwrócić pewną uwagę na rzecz, która ma tutaj znaczenie akurat w tej dyskusji, moim zdaniem. A więc słuchajcie, jeśli chodzi o te pompki, w ogóle to wszystko, to weźcie pod uwagę, że aktualnie w Fortnite, kiedy gracie na dwie pompy, macie pompę główną, co nie? I macie pompę albo coś innego dodatkowego, taką broń, wiecie, na zapas, jakby ten pierwszy hit nie zabił, co nie? Osobiście uważam, że posiadanie strzelby taktycznej na... Zagramy na dwie, ok? Zagramy sobie na dwie pompy i pokażę wam coś. Że posiadanie strzelby taktycznej jest kompletnie bez sensu, jeśli chodzi o broń główną. Chyba że gramy tylko na jedno. Jeżeli nie gramy na przykład na dwie, wiecie, dwie pompki, znaczy na... Jakby to powiedzieć, jeżeli w tym miejscu macie jakąś apteczkę czy coś innego zamiast pompy albo minigana czy coś w tym stylu, to wydaje mi się, że taktyczna jest chyba najlepszym wyborem zaraz po oczywiście heavy shotgunie, co nie? Bez wyjątku żadnego. Natomiast jeżeli gracie główną broń, jeśli chodzi o główną broń, strzelba taktyczna na główną broń nie ma sensu, jeżeli mamy broń dodatkową, dlatego trzeba, bo inaczej, co z tego, że strzelimy raz strzelbą taktyczną, jeżeli i zamienimy, skoro strzelba taktyczna ma tylko delay 0,75 sekundy, kiedy pompka ma 1,5 bodajże, bez oczywiście grania double pompy, co wydaje mi się mega różnicą, dlatego osobiście, czekajcie. Czekajcie, bo ja nie wiem, co robić teraz. Dobra, mam się. To miałem zrobić teraz, okej, czaj. Ile miałeś potek? 4, dobra, wypijemy sobie dwie duże. Nie wiem, czy powinienem tak robić, ale tak zrobię. Tutaj jeszcze niebieska M-ka. Bounce pady też zawsze na propsie. No i wracając do shotgunów, o których tak mówiłem. Sprawa jest dosyć prosta, wydaje mi się, także jeżeli chodzi o granie na dwie bronie do strzału na blisko, co, czyli na przykład dwie pompy, albo pompa i light machine gun, albo pompa i cokolwiek innego, a tutaj jest ta, tu jest ta skrzynka, okej, czaję, pompa i cokolwiek innego, to pompka, wydaje mi się, jest cały czas okej, pompkę naprawdę cały czas bym grał, polecał i w ogóle. Natomiast jeśli chodzi o granie pompkę jako solowej broni, bez drugiej pompki nie ma to kompletnie sensu, moim zdaniem. Dobra, weźmiemy sobie te 4 poty, bo w sumie czemu nie? Mam full HP, jestem cały czas w strefie, także no nie wiem, nic mnie nie zatrzyma w sumie chyba w tym momencie. Gramy na dwie pompy tylko i wyłącznie, bo nie znalazłem jeszcze żadnego, wiecie, lepszego shotguna, jakby coś. Ale tak, double pompa cały czas działa, cały czas ma się dobrze, działa trochę słabiej, dlatego cały czas możecie ją używać w różnych wariantach i dlatego wydaje mi się, że pompka będzie cały czas grana, bo ona ciągle zadaje największy damage, po prostu jeżeli kancelujecie jej wiecie, jej strzała czymkolwiek, no to się niweluje, nie? I ten delay w ogóle nie ma całkowitego znaczenia, bo i tak damage będzie największy, jaki możecie zadać. Także to chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Piszcie w komentarzach, co myślicie na temat shotgunów aktualnie i który z nich jest najlepszy. Moim zdaniem pompka będzie grana, ale jeżeli chodzi o granie jej solo, jest już... nie jest już taka dobra, jak była kiedyś. O, to chciałem powiedzieć. I wiecie, z drugiej strony ta gra jest też teraz mniej toksyczna, co nie? Bo nie ma sytuacji, że... Znaczy w sumie dobra, inaczej.
Jeżeli usunęliby double pompę, ta gra, wydaje mi się, zyskałaby w moich oczach. Chociaż no, inaczej, w moich by zyskała, a w wielu by straciła, co nie? Bo niektórzy się tego uczyli, niektórzy lubią tą taktykę. Ja też ją lubię w sumie, ale wydaje mi się, że nie powinno tak być, że strzelba, która ma delay 1,5 sekundy, strzela raz na półtorej, znaczy raz na pół, co nie? Czy nawet szybciej, także wiecie. Anyway, mam nadzieję, że takie pogadankowe filmy wam się podobają. Ja lubię takie pogadankowe filmy nagrywać. Wiecie, sobie gadam bez celu i w ogóle spoko, to jest w miarę. Jeżeli wam się to podoba, no to jestem jak najbardziej na tak. Widziałem, słyszałem go jak coś. Czekajcie. Okej, jakby coś, ja wiem, że nie umiem budować, nie? Naprawdę, ja wiem, że jestem kompletnym... Okej, dobra, nie wiem, co ktoś próbował zrobić, ale... Ale dzięki ze skara, mordo. Dzięki ze skara, mordo. Bierzemy więcej potek, tu jest jakaś apteczka. Okej, gram na double pompę, zobaczcie, chłopak, także wiecie. Także double pompa, to już jest taktyka. Kompletna taktyka, dobra. Przeładujmy to wszystko i lecimy dalej, albo nie przeładujmy. Czekajcie, bo nie mogę skakać. No i zobaczcie, no i to połączenie do tego jest super silne. Jakiekolwiek połączenie double pomp jest do tego super silne, bo w sekundę możecie zabić kogokolwiek. Wiecie co, ja wiem, ja ogólnie to wiem, gdzie jest pota 50, którą bym sobie chętnie przygarnął. Także pozwólcie, że użyję sobie jednego z 4 moich lunchpadów i tam się udam. Albo się tam nie udam. Okej, Eluwa. Tam jest następny koleś, nie? Tak właśnie jest. Miałeś coś ciekawego? Nie, byłeś kompletnie biedny. Oj, robił mi skrzydł jak coś. Dobra, pozwólcie, że się wyleczę na szybko. I lecimy dalej. Powiem tak, robię jump pad play. Bo zobaczcie, to są darmowe fragi, nie? Co ten koleś robi w ogóle? Czekajcie. Oha, on mnie zabudował w ten sposób. O kurde, to mnie ograł z tymi... tym czymś ogromnie jak psa kompletnego. Dobra, gdzie on jest? Bo zgubiłem go w sumie. Tu jest. Chyba? Albo nie tutaj? Ja mam mindfucka już w sumie powoli. Okej. Bo też dziwne mega. Ej, naprawdę. Nie! Ale mnie zabił. Jest, byłem tak, podkładki mi zabrakło. O, so bad, man. Ale mnie ograł koleś, ja pierdzielę. Dobra, słuchajcie, no, muszę się nauczyć stawiać te pieprzone tego, te pieprzone schodki, znaczy... Te pieprzone daszki, bo naprawdę one w tym momencie wygrały gościowi grę. Jak mnie ograł, jak kompletnego noba mnie ograł. Dobra, słuchajcie, naprawdę, gratulacje do tego gościa, bo zagrał super, naprawdę to. W sumie to bym mógł go zabić, jeżeli bym miał podkładkę, żeby przekręcić myszkę dalej, no ale to już druga sprawa. Naprawdę, jestem pod wrażeniem. Także słuchajcie, moi drodzy, dzięki wszystkim za oglądanie. Napiszcie w komentarzu, co myślicie na temat shotgunów. Jeżeli materiał się wam spodobał, nie zapomnijcie o subskrypcji oraz łapce w górę. A ja będę leciał, cześć.